Witajcie moi drodzy, z tej strony Cichy 525, witam się z wami i dzisiaj tutaj spod maski Citroena Xera Picasso 1.8 i szybciutki dzisiaj temat taki jak wymiana cewki, że zapraszam was do obejrzenia tutaj materiału. Musimy zacząć tutaj od zdjęcia tej pokrywy, przekręcamy takie zabezpieczenia i zdejmujemy pokrywę. O, widzimy, tutaj są takie mocowania, które należy przekręcić i zdjąć właśnie pokrywę. Tak to wygląda, prosta rzecz. I teraz musimy odkręcić tu raz, dwa, trzy śrubki, które trzymają właśnie ten moduł zapłonowy, całą tą cewkę tutaj. Zdejmę tutaj jeszcze kostkę. O! Tak to wygląda. Kluczyk 8. O właśnie. I odkręcamy. Te trzy śrubki. Takie długie, jak widzimy, te śrubki tutaj. No i wyciągamy ten zespół cewek po prostu podnosząc do góry. Tak to wygląda. THC T00. Nie, to za producent taki tutaj, taki no name trochę, bez oznaczeń. Skoro mam tutaj rozebrane wszystko, grzechem nie byłoby wymienić właśnie tutaj świec. Tym razem wpadną Denso sztuk 4. Także odkręcam świece i zakładam nowe. Używam specjalnego klucza do świec z taką gumową tutaj wkładką. 16 wkładam tutaj w okienko. Musimy zwrócić uwagę, czy w środku, w gniazdach świec, nie ma tam oleju. Jeżeli jest olej, to znaczy, że uszczelkę tutaj spod tych pokryw trzeba po prostu wymienić. Ale tu widać, że jest sucho, więc tu nie przecieka, więc gniazda też są ok. No dobrze, to wykręcam świecę. Akurat mają już swój odpowiedni tutaj przelot. O, proszę bardzo. Tak to wygląda. Zaraz zamontuję nową świecę. Oczywiście odpowiednio ustawiłem przerwę na świecy. Przy instalacji gazowej zalecane 0,70. Jak widzicie, szczelinomierz. Ta stara, zobaczcie, też ok. No ale nie sam tutaj ta elektroda decyduje o tym, czy świeca jest ok, czy nie. Po prostu lepiej wymieniać je no regularnie. Przy gazie tak około 15 tysięcy, 20 można śmiało już wymienić, chyba że mamy jakieś tam objawy. Świeca Denso. Proszę. Też ustawiłem odpowiednio już tutaj elektrodę. O, widzicie, 0,7. No i tak działamy przy
wszystkich czterech cylindrach. Dokręcenie świec około 20 Nm, jakby ktoś tam się pytał. Na koniec jeszcze dociągnąłem świece wszystkie po równo. Wiadomo, że jak się to robi ręką, się ma oczywiście czucie, no, żeby nie urwać, to te świece tak lekko można później jeszcze ręcznie właśnie dokręcić. Wtedy one są wszystkie równą taką siłą dociągnięte. No najlepiej jak ktoś ma klucz dynamometryczny, taki malutki. Ja mam niestety, ale... Znaczy niestety, no niestety mam, ale taki duży, prawda, taką małego nie mam, zresztą nie robię takich rzeczy, żeby właśnie takie małe wartości mieć. No, oczywiście prócz świec, no, a resztę wiadomo, że to się dokręca. No, z większą siłą takie rzeczy się robi, to wtedy potrzebny jest klucz większy. No i teraz można już montować cewkę. Warto sprawdzić tutaj, żeby te elementy były, te gumowe były dobre, prawda? Nie były nigdzie popękane, elastyczne. O, elastyczne. Je można wymienić też, bo można oddzielnie je dokupić. To jest używane. Kupiłem oryginał, jak widzimy, sarzem. Także montuję tą oryginalną cewkę. O, tutaj wkładamy. Tutaj leciutko dokręcamy. Nie ma potrzeby jakoś tam mocnego dociskania. No i tutaj wkładamy kostkę. Ona się powinna tu nam zapiąć. Tutaj u mnie jest urwane to zabezpieczenie, ale ogólnie nie ma tu żadnego problemu. Kostka się nie wypina, że jest w porządku. Przekręcamy tutaj te zamknięcia o 90 stopni. Ktoś się pytał o te spinki. Są dostępne na Allegra. Tam chyba 10 zł kosztuje. 10 sztuk chyba. Nie wiem, coś takiego. No. W każdym razie mamy, że tak powiem, ich w nadmiarze. No. Osłona bardzo ładnie leży, więc zaraz biorę i odpalam motor. Zobaczymy, jak nam tutaj pracuje na nowych świecach, na nowej cewce. Znaczy na używanej cewce nowej.
Zobaczymy teraz, jak nam tutaj autko odpali. Na dotyk, jak słyszycie. Wyjechałem tutaj na jazdę próbną. Ogólnie nic się tutaj, jak widzicie, nie świeci. Silnik pracuje równo, bez żadnych szarpnięć, bo nie wiem, czy mówiłem, że miałem taki efekt wypadania jakby zapłonu na jednym garze, chociaż tutaj komputer nic nie sygnalizował, ale to było tak, troszkę było odczuwalne. Silniczek pracuje równo, że nie powinno być problemów. Także dzięki Wam za obejrzenie filmu. Zapraszam do oglądania kolejnych, tych co są. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam Cichy 525.